niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Lecimy dalej, bo czas to pieniądz. Jest lajnik, ale sądzę, że poliftówka jak nic. Nie mamy tyle kasy, ale polift. Pytacie, że są kupiątki. Nie, nie ma. Czy są piątki BMW? Nie ma. Czy są golfy dwulitrowe na wypasie? Nie ma. C220. O! Tego szukam dla widza, ale chyba tyle mamonki to my od widza nie mamy. Czarny w środku. Perkaudia. Okej. Okay. Jeszcze nie zdążyłem zerknąć. Już jakiś hachar z Polski kupił. Ładne rzeczy. Państwo sami słyszeli, przesympatyczna istota. Jak się okazało, nasz człowiek. Tyle lat w handlu, język zna, dobrze dogaduje. Dogadowane wszystko. A ten bez lampy skubany. A szkoda, bo są, o, pyłek. Naprawdę zgłoszę się jako do ZUS-u po pieniądze za szkodliwe warunki pracy z tym zapyleniem. Jak górnik. Kawuka moszczenica. Hyundai, może ten Hyundai po benzynce, bo ładny. Są te w kącie. O, wypasiony. Parkowanie przód, tył. Szyba niepęknięta. Telewizor duży, manual. Nie widzę obrotomierza, hello. Ileż tam jest na obrotku? Chuja widać, przepraszam za państwa. Jaki próg. Tucson. Nie wiem, gdzie jest tam. Gdzieś. Nie, ten tu przesadził. Ten tu przesadził trochę. Ale fajne to ma gdzieś spod czereśni. Oryginalne. Matko, przynajświętsza Józefowa cię tłuką. Ja potrzebuję godnych warunków do pracy, nie jakiś stukot cały czas. To jest starsze, to młodsze, to nowsze. Na 500 Fiata nie ma pacjenta. Piękne to Volvo. Piękne, bo w RC. A4 stare, szukamy nowszego. 180 koni. Ładny granat. Taki wielki plac, a panu Romkowi nic w oko nie wpada. Oczywiście nie minie milka, mam od was listę. Bardzo przyjemnie. Dziewczęta i chłopcy, jała. I według tej listy zapier niczym. Golf to jest ten GTX taki dziwny, którego nie chcę. A4. A4 na skórce, ale cieplutko. Dawać okularki, bo Romek nic nie widzi. Teraz dopytamy się o cenę. I co z tym fantem zrobić? 9, oj, to nas nie stać. Oczywiście Google Plus zamontowane. Niebo, wspaniałe kolory. No tak, nowa rurka. 4.0 TDI, czyli 204 konie? Tak myślisz? No, jak tak napisano, to nie będzie inaczej. Idę zbadać
Fiata, bo szukam dla widza czegoś. Czegoś, co jest fajne. Znaczy to jest to. 8000 benzyna. Będzie drogie, bo to jest za nowe. 8, no to może być drogie. Ateka mówisz, a może nie? Ateka, próbujemy. Szukamy dalej. Ma sporo ciekawych. Sporo ciekawych, a jeszcze więcej interesujących. Piękna I30 CX-5. 18 rok, 190 koni, tu ma taki drobiazg. 17500 kosztuje, no ale popatrz pan. Wysłałem widzowi krótki filmik o miłości. 190, dwie rurki, partunik przód z tyłu. Biała. Ta sprzedana. Chyba szef otworzy, bo tam miesi w worku. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja mogę sobie zrobić z panem zdjęcie? Cześć, tyle pan. Lat cześć, pan. Jeżdżę i jeszcze ani razu nie widziałem pana tutaj. Czemu ona się wstydzi zwyczajnie? A ja oglądam i obserwuję cały czas. Uwaga. Zaraz, bo mi z ręki wypadnie. Ja tu sobie czekaj pan, bo mi otworzył. Dobra. Okay. Już to będzie, bo tu panu szanownemu wysyłam, a tu jakiś facet namolny. Dzień dobry. Bardzo serdecznie dziękuję. Obserwuję, dodałem jako subskrybent, cały czas patrzę. Miodziu, miód na moje serce. Co się trafiło dzisiaj? No dzisiaj kupiliśmy tak, Gastera. Zaraz tu z tym jeszcze się targuję.